Niektórym to się zdarza. I wtedy mówią: ona tak powiedziała. Wiem, chodziłam do szkoły. Jessie to właśnie ta ona. Trafiłeś na nią. Byłoby super, ale ona chyba nie wie, co mówi. Chyba się z tego wycofam. Ty? Uciekasz od takiej dziewczyny? Może dorastam. Ona tak powiedziała. Co to za zapach? Moja szkolna futbolowa koszulka. 20-letni bok. Zapach zwycięstwa. Ty się nie spierze. Puszczaj film. Koncert Journey. Madison Square Garden. 87. Byłem tam z Dave'em. Poznałeś go? Nie. Polubiłabyś go. Raz brał mi do syropu na kaszel pół butelki Tabasco. Mądre. A innym razem za dużo wypiłem i ogolił mi całe ciało. Puść ten film. Przed koncertem wpadliśmy na piwo i zgadnij, kogo spotkaliśmy. Jeszcze jednego kretyna. Szalonego Jima Conroya. Raz się założył, że zje zdechłą mysz. Poczytam. Poszedł z nami na koncert. Wołaliśmy na niego Roy. Rzucił na bar kartę kredytową i wezwał nas na pojedynek w piciu. Jimmer, to znaczy Roy, lubił takie numery. Po 7 kolejkach byliśmy gotowi do wyjścia. Jak w pracy? Tempo trochę spada. Co byś powiedział na miodowy miesiąc we Włoszech? Świetnie. To się pobiera? My? Jeszcze nie ustaliliśmy daty. Mieliśmy się nie przejmować przyszłością. Na tym polega dzień naszego związku. Zgadzam się. Włochy są takie romantyczne. Chciałabym tam pojechać. Niedługo. Rzeczywiście. Jedźmy gdzieś. A wiesz, skąd ja bym chciał? Na Tahiti. Skąd ten pomysł? Nie wiem. Może to przez tę lampę? A ja wypiłam kanadyjskie piwo i mirozę. Jedźmy do Kanady. Kanada brzmi jak porażka. To może nigdzie nie jedźmy. Zostańmy. I niech jak najdłużej wszystko będzie jak jest. Albo lećmy na Tahiti. Po co to? Pozwala kontrolować liczbę gości, żeby nie zrobił się za duży tłok. Nie jest to łatwe, bo wciąż się przemieszczają. Te i nazad, te i nazad. Dziękuję, rozumiem. Sprawdzisz, kto wchodzi od tyłu? Miło, że jesteście. Postępuję wam dłoń. To wam da dostęp do niedostępnych miejsc. Najwięcej dzieje się na dole. Ona tak powiedziała. Liczę wszystkie powiedzonka. Tancerki hula. Jak na mojej lampce. Chyba żartuję. To Audrey Nature. Poznałaś ich. Miałeś taką apetyczną kiełbaskę. Słucham? Na śniadanie. Była trochę sucha. To wiesz, z jajami, bekonem. Big, uwielbiam go. Co jest? 37? W niecałą godzinę. Oszaleć można.